Cześć kochani, witajcie w kolejnym teście na żywo. Tak jak wczoraj zapowiedziałam w teście Jeffree Stara i tylu z Was się ten film podobał i uśmialiście się razem ze mną. Dziękuję za wszystkie komentarze. Oczywiście wiecie, no to było robione dla zabawy. Wiem, że źle wyglądałam w niektórych kolorach, zdaję sobie z tego sprawę. Dziś mam, słuchajcie, bardzo dużo płynnych pomadek. Zobaczcie ile zamówiłam. Wszystko z kosmetyków z Ameryki i dziś będę Wam pokazywać te kolory. Są tu kolory zarówno takie do noszenia zwykłe, jak i kolory bardziej odblaskowe, także lecimy po kolei i wszystkie są w miarę tanie, bo od kilku złotych do kilkunastu się zamykają. Myślę, że to będzie bardzo fajny film z zamiennikami popularnych kolorów w bardzo niskiej cenie. Kochani, a ja tak bardzo lubię testować pomadki, płynne pomadki, wszelkie pomadki, błyszczyki i tak dalej. Ten kanał mógłby być tylko o produktach do ust, naprawdę. No dobra, rozłożę sobie tutaj wszystkie przede mną. Będziemy lecieć po kolei. Zacznę od marki Hehan. Jest to polska marka Hehan, dostępna zarówno w osiedlowych drogeriach, ja ją znam już z mojej podstawówki, z mojej młodości, ale też właśnie online na kosmetykach z Ameryki w bardzo dobrych cenach. Także jak widzicie, 6 kolorów i lecimy po kolei. Myślę, że wszystkie będą takie dosyć do noszenia, nic takiego przerażającego. Poczekajcie do końca, bo tam dalej będą takie straszne kolory. Pierwszy kolor z tej serii Ultimate to jest Milky Rose 203. I tak jak mówiłam, nie wszystkie kolory są w pełni matowe, niektóre mają inne wykończenia, także będziemy sobie to dziś badać. Aplikator fajny, taki duży, podobny trochę do tego z Jeffree Star. Zapach bardzo przyjemny, bardzo delikatny, lekko cukierkowy, bardzo fajny zapach. No i macie pierwszy kolor. Bardzo lubię takie kolory, ponieważ pasują do wielu makijaży, pasują do różnych karnacji. Nie jest to taki kolor, jak wczoraj mieliśmy takie niektóre kredowe, bardzo białe. Ten jest bardziej naturalny. Jest to błyszczyk taki nawilżający, o wykończeniu lekko błyszczącym, ale bez brokatu. Nie ma tutaj żadnych drobinek. Jest to tak naprawdę taka płynna pomadka. Jest o przedłużonej trwałości, więc powinien być właśnie bardziej trwały niż zwykły. I ma dawać takie uczucie wygładzenia. I faktycznie takie uczucie daje. Usta wyglądają bardzo ładnie. Także pierwszy kolor mogę polecić. Podoba mi się. Kochani, oczywiście jeżeli znajdę, czego jest to zamiennik, do czego jest podobne, to będę Wam tutaj wklejać w międzyczasie. Kolejny błyszczek z tej serii Ultimate to jest kolor 204 Piña Colada. Ale ładnie pachną te błyszczyki. Jak widzicie, ten jest troszeczkę jaśniejszy, nie jest już tak mocno napigmentowany jak ten poprzedni, jak ten Milky Rose. Jest zdecydowanie właśnie bardziej przejrzysty, ale też daje bardzo ładne wykończenie. One mi się bardzo kojarzą z pomadkami z Anastazji, te odcienie w ogóle. Także tak wygląda drugi kolor. Następny kolor to jest Tropics 205. Jestem ciekawa, czy będzie miał taki mocno nasycony kolor, czy nie. I znów mamy bardzo intensywny kolor, wpada w brzoskwinie, lekko w pomarańcz. Także dla fanek takich kolorów, myślę, że do opalonej skóry i na lato wygląda super. Może troszeczkę bardziej się zbiera w załamaniach niż te poprzednie, to mi się tak wydaje, ale kolor ogólnie wygląda ładnie, usta wyglądają na wygładzone, także też jest to bardzo fajny kolor. Następny kolor z tej samej serii to jest 201 All My Love. Jak widzicie, mocny róż, zobaczymy jak się prezentuje na ustach. Piękny, soczysty kolor, podoba mi się. Na pewno do delikatniejszych makijaży, do takich, które tylko lekko podkreślają oko, nie do jakichś smoky eyes, żeby nie wyglądało to tandetnie. Nie wiem, co sądzicie, ale naprawdę uważam, że jest bardzo dziewczęcy, śliczny. Teraz przechodzimy do drugiej serii, bardziej matowej. A druga seria nazywa się Matic i mam tutaj dwa kolory z serii Matic. Pierwszy kolor to jest 106 Poppy. Jest to hybrydowy, matowy błyszczyk w intensywnym kolorze. Po aplikacji dwabisty półmat, a po odciśnięciu chusteczko utrwalony matowy efekt. Zawiera masło merylowe i potrójny układ polimerów. Zobaczymy. Jest troszkę inny zapach, też cukierkowy, troszeczkę może bardziej owocowy, ale wszystkie błyszczyki Hehan mają bardzo przyjemny zapach i dosyć fajny smak. Nie jest to taki stuprocentowy mat, jak widzicie, taki satynowy mat, można powiedzieć. Na pewno jak troszeczkę przypudrujemy sobie, ten kolor będzie bardziej matowy.
Kolor jest śliczny, jest to taki mocny koral. Bardzo intensywnie napigmentowane są te błyszczyki. To mi się podoba, że one nie są jakieś takie, wiecie, że trzeba nakładać dużo warstw, czy tylko naprawdę one mają bardzo intensywne te kolory. Zobaczymy teraz drugi kolor. I drugi kolor, który tu mam, to Love Rose 101. Bardziej różowy. Ten kolor jest bardzo ładny, bardzo różany, dosłownie wygląda jak róża. Piękny róż, który też znajdujemy w wielu droższych markach. Podoba mi się, ta seria matowa jest fajna, jest taka dosyć trwała. Takie te błyszczyki poprzednie też mi się podobają, tylko one są bardziej błyszczykowe, też mocno pigmentowane. To te już mają super pigment. Seria Matic, śmiało polecam, przepiękne takie, też wygładzające, lekko matowe błyszczyki. I kolejna marka to będzie L'Oreal. Nie widziałam w ogóle nigdzie, powiem Wam, tej serii, nawet nie przeglądałam się w Rossmanie ani w żadnej innej drogerii. I właśnie na kosmetykach z Ameryki wypatrzyłam serię Glam Matte. W życiu nie słyszałam, żeby L'Oreal miał matowe pomadki płynne. Dajcie mi znać, czy coś o tym wiedzieliście, czy one w ogóle przeszły bez echa. Zobaczymy zaraz, czy są fajne. Na stronie oczywiście są o wiele, wiele tańsze niż w Rossmanie, więc polecam kupować tam. Uwielbiam opakowania produktów L'Oreal. Są bardzo dobre, bardzo fajne, mają bardzo fajny design i zwykle te błyszczyki bardzo ładnie pachną. Zaraz zobaczymy. I jest to Gloss Matte Intense, czyli po prostu taki błyszczyk mocno matowy. Można przetłumaczyć. I pierwszy kolor, zaraz zobaczę, co to jest za numerek. Tu były chyba numerki. 508. Koral Denimista. Ten sam zapach. Słuchajcie, co w tych małych błyszczykach. I znów ten piękny aplikator taki serduszkowy. Oni w ogóle chyba byli oni chyba byli pierwszą firmą, która wprowadziła te aplikatory. Pamiętam, jak one weszły kilka lat temu. To był dopiero szał. Ale zapach jest tak obłędny, intensywny. No trzeba to lubić. Także 508. Koral Denimista. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, bo to jest taki matowy krem. To jest tak jak produkty z NYXa, mają te właśnie lip creamy. On nie jest w 100% matowy, chociaż może zaraz zaschnie. Ale to jest taki naprawdę bardzo kremowy kosmetyk. Widzieliście, jak mocna jest pigmentacja. No coś cudownego, jestem pod wielkim wrażeniem. Nie spodziewałam się takiej nowości u L'Oreal. Nie wiem, tak jak mówię, czy to jest nowość, czy nie. Ale podoba mi się ten kolor, na pewno będę go nosić. Nie wiem, co sądzicie, ale ja jestem na tak. I drugi kolor z tej serii. To jest 510 Cherry Crop. Ma taki zapach. Można się zakochać. I znów ten kolor wydaje się bardzo błyszczący, ale on mi już zastyga. Naprawdę robi wielkie wrażenie. Ten kolor ma w sobie takie zimne nuty, takie lekko niebieskie. Jak go rozmarowywałam, to widziałam. No, przepiękny, wybielający, ząbki kolor. Zobaczcie, już mi zastyga. Kolor jest naprawdę bardzo elegancki. On nie będzie takim stuprocentowym matem, tak jak te wczorajsze szminki, czy Jeffree Star, czy Lime Crime. One są właśnie takie półmatowe. Na pewno można je zmatowić jeszcze właśnie pudrem. Te pomadki są takie mocno napigmentowane. Niedużo wystarczy, żeby się fajnie pomalować. I te mają super aplikatory, no i fajny zapach i smak. Także L'Oreal, jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. No muszę Wam powiedzieć, że moje usta naprawdę mnie już bolą. Lecimy dalej, mam tutaj trzy pomadki marki Freedom, bardzo tania, taka dostępna marka, dostępna w sensie cenowo, bo jest dosyć ciężko dostępna stacjonarnie, także zamawiajcie online. Trzy z takiej, w takich srebrnych opakowaniach i jeden w czarnym, także najpierw zrobimy sobie może ten w czarnym, bo jest jeden. Marka brytyjska, Freedom Makeup i kolorek nazywa się Smooth. Wygląda z białą nakrętką. Kolor bardzo odważny. Ten, powiem Wam, że to nie ma za bardzo zapachu. Nie ma jakiegoś przyjemnego ani nieprzyjemnego zapachu, nic jakoś nie czuję. Oby wygląda ładnie na ustach. Kolor jest przepiękny, jest to taki typowy Barbie Pink z odcieniami fioletu i niebieskiego, taki mocny, żarówiasty, dyskotekowy, różowy. Piękny kolor szczególnie dla blondynek. Coś cudownego. Oczywiście nie każdy lubi taki kolor, ale nie mogę się napatrzeć. Wkurza mnie aplikator, bo aplikator jest bardzo mały, nabiera dosyć mało produktu i jest sztywny. Nie lubię sztywnych aplikatorów przy płynnych pomadkach, wolę, żeby właśnie był giętki, takich w przypadku L'Oreala.
takie moje, wiecie, teraz narzekanie, no i nie ma żadnego fajnego zapachu. A teraz plusy. Nie dość, że kolor jest piękny, mocno napigmentowany produkt, nakłada się fajnie, wygładza usta, jest taki lekko półmatowy. W zasadzie nie ma takiego ewidentnego wykończenia, bo nie jest ani satyną, ani nie jest błyszczykiem, bo się nie lepi, ani nie jest matem. Na pewno, tak jak mówiłam, można go bardziej przymatowić, no ale kolor jest naprawdę niesamowity. I rzadko się zdarza taki kolor, rzadko, także polecam. Właśnie dla samego koloru warto go mieć. No i cena jest naprawdę niska, także to jest super. Zobaczcie, jak ten kolor dosłownie wżarł się w moje usta, nie chciał się zmyć. Przechodzimy do tych opakowań srebrnych z Freedom. I pierwszy to będzie też ProMelt. Czym one się różnią? To jest ProMelt Liquid Lipstick, a to jest ProMelt Lip Gloss. Ale mam nadzieję, że będzie równie dobrze napigmentowany. I lecimy z pierwszym kolorem, też ma białą zakrętkę. Jest taki brązowy, teraz bardzo modny. I mam tu kolor D-Rim, czyli Dream. No i tak samo nie ma żadnego wyraźnego zapachu. Bardzo ładny nudziak, trochę ten róż pod spodu mi przebijał, ale udało mi się. Też mocno napigmentowany i ten jest bardziej rzeczywiście błyszczący niż ten poprzedni, także wykończenie jest bardziej błyszczące, ale jest to rzeczywiście taka płynna pomadka, płynny błyszczyk, bo ma bardzo mocny pigment. Także ten kolor też mi się podoba, będzie to zamiennik tych wszystkich pomadek Kylie na przykład. Na pewno znajdziemy kolor, który on będzie zastępował. Piękny kolor dla każdego, dla blondynki, brunetki, dla bladej i opalonej. Piękny naprawdę kolor Dream. Tu mam zdecydowanie trudniej niż przy tych pomadkach poprzednich z Hean i L'Oreal, bo ciężej się te zmywa, naprawdę trudno. Kolejny z tej serii ProMelt Lip Gloss. I nie mogę otworzyć pudełka. Kolor nazywa się Up. I macie ten kolor, mam w swojej kosmetyczce, w swojej toaletce z wielu, wielu marek. To jest ten kolor, o który mi chodziło. Brudny, codzienny róż, można go tak nazwać. O wiele bardziej matowy niż jego poprzednik, niż ten kolor nudziakowy. Ten jest rzeczywiście bardziej matowy. Nie wiem, to jest ta sama seria, ale konsystencja jest różna, także tutaj mamy większy mat. Nawet jak nakładałam, czułam, że jest bardziej tępy. Piękny kolor, zamiennik znowu wielu, wielu marek, tak jak powtarzam. Ale następny już będzie bardzo nietypowy, bo kolejny kolor jest bardzo ciemny. Weszła moda na te wszystkie fiolety, granaty i firmy zaczęły szaleć. I właśnie marka Freedom też wprowadza takie nietypowe kolory, z czego się bardzo cieszę, bo nie musimy zamawiać z droższych marek, nie musimy zamawiać od Kylie. I zaraz zobaczymy, czego to jest zamiennik. Kolor nazywa się Just Do It. Just Do It, jak Nike. Jest niebieski. Nie miałam chyba jeszcze takich niebieskich ust. Ale pigmentacja jest o wiele gorsza, muszę go więcej nakładać, żeby coś było widać. I jest to pierwszy kolor, który mi się nie podoba na mnie. Nie jest to kolor w 100% kryjący. Prześwituje, ten pigment nie rozkłada się równo, no ale przy takich kolorach podejrzewam, że bardzo ciężko jest uzyskać ładny, taki wiecie, wygładzony efekt, jak właśnie przy tych wszystkich różach, czerwieniach i tak dalej. Pasuje do mojego dzisiejszego zimnego rozświetlacza, który jest z mła. Czekam na Wasze zdanie, co sądzicie o tych granatowych, niebieskich, fioletowych pomadkach, ciemnych pomadkach, które na przykład w swojej ofercie ma Kylie. No to mamy zamiennik tańszej marki. To była marka Freedom, wiele ciekawych pomadek. Wiele zamienników, jeżeli chodzi o tę markę. Bardzo odważna marka, że tak ją nazwę. I ostatnia marka, którą będę dziś testować, to będzie Mła. Seria Luxe i seria nazywa się Velvet Lip Lacquer. Piękne opakowania, takie zmrożone, jak widzicie, jakby były wyjęte prosto z lodówki. Złote, takie platynowe, można powiedzieć, nakrętki. Też niedroga marka. Też właśnie ma dużo ciekawych produktów. Podlinkuję Wam na dole oczywiście test marki Mła. Był makijaż Get Ready With Me tanią marką. Bardzo Wam się podobało i wiem, że wiele z Was lubi tą markę. Bo jak mówiłam, jest to też marka, jedna z tych, które śledzą trendy. Jest to taka właśnie marka odważna, która wprowadza różne ciekawe kolory, ciekawe rozwiązania i różne trendy, których inne marki nie wprowadzają. Pierwszy kolor z tej kolekcji nazywa się Viva City. I zapach jest przyjemny. Bardzo fajny zapach. Bardzo fajny, truskawkowy, o, truskawkę czuję, truskawkowy błyszczyk. No i widzieliście, to była dosłownie sekunda. Super, rozprowadził się jak masełko, bardzo przyjemny taki matowy krem,
pięknie wygląda na ustach, fajnie smakuje truskawką, kolor jest super. Same plusy, po prostu znowu mam tutaj cukiereczki, takie perełki z marki Moi. Podoba Wam się? Mi się podoba. Moje usta już cierpią, więc tylko dwie na koniec, ale mam nadzieję, że i tak Wam się podoba, bo testuję bardzo dużo. Następny kolor nazywa się Maxi. Maxi, nie Maxi przez i, tylko Max i e. Maxi. Znowu ten piękny truskawkowy zapach. O, naprawdę jest to kolor dla Maxi. Dla Maxi i dla Oleśki. Bardzo ładny kolor. Zimny, czerwony. Taka bardzo ciemna malina, można powiedzieć, przynajmniej na żywo tak wygląda. Znów taki bardzo kremowy. Raz, dwa go nałożyłam bez żadnych konturówek, bez niczego. Przyjemnie się nakładał, fajnie się rozmarowywał, dosłownie jak masełko. I widzicie, tak jak mówię, czerwień, takie mocne odcienie zawsze ożywiają twarz. Od razu twarz po prostu staje się żywsza, od razu coś się ciekawego dzieje na twarzy. Ostatnio nawet nie miałam czasu się umalować, więc dosłownie maznęłam sobie rzęsy i wzięłam czerwoną pomadkę, malowałam się w uberze. I naprawdę to już nam robi ten makijaż, że tak powiem, bo jakbym wyszła i pomalowała się beżowym błyszczykiem, no to rzeczywiście wygląda mnie ciekawie przez ten cały dzień. A jak jest ta czerwona pomadka, to ma to coś w sobie. Kolor spod spodu nie chciał mi zejść, usta odmawiają już posłuszeństwa, całe mnie pieką. Nakładałam ostatnio pomadkę, trochę tutaj przypudrowałam. Mam nadzieję, że przykryję to, co mam pod spodem. I ostatni kolor nazywa się Cookie. Z tego, co mi się wydaje, taki zadziorny, coś w tym stylu. Zobaczymy, jak zadziorny jest ten kolor. Powiem Wam, że chyba jest to fiolet, z którym poszło mi po prostu jak po maśle dosłownie. Bardzo łatwo się malowało, znów bez konturówki. I jest to bardzo twarzowy fiolet. Muszę przyznać, że nie każdy fiolet jest fajny, co widzieliście po moim ostatnim teście pomadek Vice, ale ten jest bardzo twarzowy. Przynajmniej mi się tak wydaje, jest zastyga już na matowo. Ja jestem tu znowu na tak. Ta seria jest w ogóle genialna. Zakochałam się w tej serii. Odkryłam po prostu coś, co uwielbiam. Super sprawa. W tym kolorze już zostaje. Teraz sprawdźmy, kochani, ile dziś pomadek dla Was przetestowałam, ile zamienników znalazłam. Wszystkie kolory wybierałam sama i sama sobie dobierałam przez internet i widzicie, całkiem nieźle mi poszło. Przetestowałam dziś dla Was aż 15 kolorów, także mam nadzieję, że każdy tutaj znalazł coś dla siebie. Odsyłam Was na stronę. Na kosmetykach z Ameryki znajdziecie różne fajne, płynne pomadki. Jak widzicie, większość z nich była naprawdę mocno napigmentowana. Fajne kolory, takie bardziej do noszenia, jak to Amerykanie mówią wearable. I faktycznie te pomadki takie są do noszenia. Może oprócz tych fioletów, takich mocnych róży, ale te kolory są już bardziej na imprezę. Ten niebieski był niekoniecznie, ale jest to fajny zamiennik pomadek Kylie. No i ten fiolet, jestem zakochana. Wygląda pięknie i nakładał się bardzo fajnie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli lubicie moje testy, jeżeli Wam się do czegoś przydadzą, jeżeli Wam w czymś pomagają w Waszych zakupowych decyzjach. Jeżeli lubicie, jak robię Wam testy pomadek. Jak wiecie, mam ich jeszcze dużo do przetestowania, także takich filmów będzie więcej. No i życzę Wam miłego wieczorku. Pa, pa!